zawsze moją pasją, bo niektórzy ćpali, tam pili wódkę, czy gdzieś tam bawili się w jakieś narkotyki. A dla mnie piłka była po prostu pasją i ja w młodym wieku nie mogłem bez piłki żyć. No, bawiłem się tą piłką godzinami. Ile lat kapkuję? Znaczy, jeżeli chodzi o ulicę, to ile? 8 lat czy 7? A jeżeli chodzi o w ogóle całą zabawę, no to już ponad 20. No. Sprawia mi to przyjemność, kurde. Znaczy, wiadomo, że czuję się zmęczony czasami, ale po prostu myślę, że będę to robił jeszcze jakiś czas. Traktuję zabawę z piłką jako, nie wiem, sposób na życie, no coś tam zarabiam. Tylko osób tu nie ma, no. Zresztą ja nie traktuję ulicy jako perfekt zarobek, po prostu traktuję to jako trening. Osobiście to mam tylko jeden rekord, kilkanaście razy startowałem do Guinnessa, a tylko jeden wpisali. Przeżonglowałem piłką na siedząco głową przez 4 godziny. Przez 3 godziny 59 minut dokładnie, ale to... No jeszcze miałem dość chwilę siły miałem jeszcze. Startowałem jeszcze, zrobiłem coś takiego, jeszcze żonglowałem piłką do rugby 41 minut, ale akurat zakwestionowali to, twierdząc, że no nie ma takiego jeszcze osiągnięcia i nie wiedzą, co z tym zrobić. No i odrzucili. No. Franz Beckenbauer komplementował i tam się zapytał, czy mi w Polsce ktoś pomaga. Nie mówię, że mi tam poważną kwotę pieniężną dał i dostałem jeszcze piłkę Adidasa. Proszę pana, jeden z największych piłkarzy Polski. Mówią mi, że jestem dużej klasy artystą, dla mnie to jest duży komplement, bo niektórzy traktują mnie jak na przykład żebraka, nie?